Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja MC, a oto przed wami 11 odcinek i przedostatni zarazem Serious Sam 3 BFE. Ostatni człowiek na ziemi jest to, tak jak mówię, przedostatni poziom, z którym nam się przyjdzie zmierzyć i zobaczymy, razem pójdziemy ponad 10 milionów skora, zobaczymy jakie będziemy mieli po tym poziomie. Kontynuuj, jesteśmy w ciemnościach. Sztos. Także panie i panowie, powrót Serious Sama, powrót ogólnie wszystkich filmów na kanale, ponieważ ja wróciłem ze szpitala i z operacji, także jest zajebiście. Przydałoby się stąd wyjść i przyciszyć słuchawki. Dobra. Jesteśmy wyjście stąd, wyjście zakładam, że prowadzi tutaj. Czyli teraz tu małpy już słyszę niestety tak. Nie zabije mnie niestety. No, boję się ich trochę mniej. Chyba, że jest środek nocy. Boję się tych nocy. Ja gram to o 4 tak naprawdę i to jest chyba 5. film, który dzisiaj nagrywam. No to jest 5. film, który nagrywam. Na jednym posiedzeniu, to jest najlepsze. To mam banę w sumie. Będę nagrywał chyba jeszcze jeden, wiecie? Coś bardzo niedobrego chyba gdzieś tutaj, wiecie? Chyba. Strzela mi wiatr tak za mną, mnie straszy przy okazji. Dziad jeden wredny. Nie, tu coś będzie, ja tu nawet nie idę. Najlepsze to, że oni faktycznie specjalnie wyłączają dźwięki, nie? Żebyśmy nie słyszeli nic. Okej, ja tu nic nie widzę, tak całkowicie szczerze. Zero, tak nul. Nie wiem gdzie mam iść, nie wiem co mam robić. Nie, tu nic nie ma. Ale w którymś z tych korytarzy coś będzie. Nie mam pojęcia jak stąd wyjść. No i tak jak powiedziałem przed chwilą, nie mam pojęcia co robić. Jeden korytarz wyczyściłem, który był tutaj. Mamy naszą statuetkę, z którą nie możemy nic zrobić, ale zakładam, że się będzie przesuwać. Miałoby to chyba jakiś sens, prawda? Okej, żeby nie dostać zawału, oczywiście. Pawki na sam dół. Sprawdzamy. Nic tu nie ma, okej. Kolejny korytarz wyczyszczony, albo ja po prostu patrzę za szybko. Nic tu nie ma nigdzie. Żadnej dźwigni, nic tu po prostu nie ma. Okej, czy ja coś muszę znaleźć na ścianie? Miałoby to chyba... Prawie się przynajmniej osobiście wydaje najwięcej sensu. Tylko tak jak mówię, ja nie pamiętam już tych poziomów, tak jakbym chciał pamiętać i Serious Sam 3 właśnie z tego, że dużo jest podziemi i dużo jest ciemności i dużo jest zagadek, niekoniecznie mi się podoba jako gra slash seria. Znaczy no, jako gra, jako seria oczywiście jest zajebisty, źle mówię. Chodzi mi oczywiście, że nie jest to moja ulubiona część, nigdy nie będzie, przez to, że nie jest to poziom, tylko faktycznie czasami te poziomy się dłużą. Nie jest to oczywiście zła rzecz dla osób, które takie klimaty lubią, ale to nie jest mój klimat niestety. Bardzo gry lubię samą w sobie, ostatni poziom jest zajebisty na 10. stronę i jeszcze trochę, ale to naprawdę nie są moje klimaty, jeśli chodzi o Serious Sama. Okej, I don't know what the fuck can I do? Co tu mam zrobić? Tą amunicję, która mi się kompletnie nie przyda. No nie wiem co mam tu zrobić, rozwalę to. Mogę to rozwalić, ale numer. Wiedziałem, że mogę. I też sobie nie wiem co mam robić. Nic tu nie ma nigdzie, żadnej dźwigni nie ma nigdzie. Właśnie głośniki, sławki, skoro nic się nie dzieje. Są tu ściany popękane, ale to mi nic nie da, no właśnie. A tutaj mamy rzeczy, aha. Okej, that makes sense. Się pojawiły te pieprzone małpy. Ja cię widzę. Jestem po głosie, bo nie wiem czy jest coś jeszcze oprócz tych małp tutaj. Jeszcze gdzieś jest. Halo panie małpo, zapraszam do tańca. My name is Serious Sam, what's yours? Zaraz to pozwalam, wszystko i się skończy babce sranie. Zobaczymy wtedy, co wykombinujecie. No, i co teraz? No, skończyło się partyzjanie. No i co? Nie ma ich, dalej nie widzę. Tu przyjdą czy nie? Tępe małpy, chodź tu. Tu jesteś, ok? Jeszcze jakaś jest? Nie, była jedna, ok. Kleje takiej ciemności? Not cool. Okay, leży masa kamieni teraz tutaj. Boję się, że się pojawiły tutaj... Nie, tu nie ma dźwigni, ok. Czy ja mogę iść dalej w końcu gdzieś? Coś zrobić, czy nie? No. Coś się w ogóle pozmieniało? Tu się zasuńczyły, ok, stąd. Chodzić po twoje, ok. Tutaj byliśmy. A tu jest cwaniaczek. Czyli się chowałeś, tak? Okej, okay, tu jest druga dźwignia. Wiesz, się będą chować, kuźwa, w końcu tutaj. I miałem rację. Cholera. To tak możemy się bawić, panowie, naprawdę. A, dostałem od tej, niestety. Zdarza się. A tutaj filary też porozwalam, bo mi nie są potrzebne. Ani trochę, tylko mi życie utrudniają. Nie widzę i tak dalej, i tak dalej. To jest małpa? Nie. Dobra, skończyło się. Moja cierpliwość... No, teraz cię widzę. Moja cierpliwość się skończyła. Wiem, że jesteś tutaj. Dokładnie. Czy kolejne kleje tutaj przejdą? Nie jestem pewny. Powinny, skoro były przed chwilą. Nie ma ich, okej. Nie wiem, czy się zmienia dookoła, bo jeżeli za coś klikam, to powinno się coś zmieniać, nie? Wbiegnę tu, czy mi to uważy. Nic nie ma, okej. Okay. Kolejna dźwignia załatwiona. Teraz się przesuwa. Tu nie ma teraz. Coś się przesunęło. Pytanie brzmi, co? Potrzebuję. Fajnie, że mogę się w ogóle wycofać tam w cholerę, bym chciał. Co się przesunęło? I się otworzyło coś, czy co? Okej, okay, byłem tutaj, to teraz tu. Przejście? Czy co? O! Interesujące, okej. Okay. Okej. Holy fucking shit, czy wy to widzicie? Nie wypuszczajcie ich, Jezus Maria. Chyba, że ja ich muszę wypuścić, ja muszę do nich iść. Chyba tak, o fuck. O nie, już pieciaki przechodzą, mogę ich z góry załatwić, nie pomyślałem, tu jest dźwignia. Fuck, nie pomyślałem. Dobra, jak to zrobić najlepiej? Boję się. To się otworzyć, czy co? Tak. Ich jest w cholerę tam, więc nawalam jak pojąbany. Czy z dwóch coś się otworzyło, czy z jednej? Z jednej, okej. To jest plus. Ich jest tam od cholerę, mogę iść z góry zobaczyć, nie pomyślałem, naprawdę nie pomyślałem. Dobra, całe to robactwo proszę ode mnie zabrać. Całe to robactwo proszę ode mnie zabrać jak najdalej. Jeszcze, oczywiście, tam tego jest od cholery. Czemu was tam trzymano? Wytłumaczcie mi. Talk to me. You can talk to me, okej? Matko Boża. Tak powstał Serious Sam 4 przez ten pokój. Ja padać nie padam, ale jest ciężko. Jegana też mi brakuje pomału. O, Lendy, co ja mam teraz zrobić? Co mi jeszcze? Jeszcze niektórzy przeżyli. Tyle chyba, nie? Tak, tylko tu było od cholery. Jezus Maria. Wow. Nie wiem, czy jest więcej. Ja bym chciał stąd wyjść w końcu na powierzchnię. Okej. O mój Boże. Tylko jeden? Może więcej będzie. Będę was na tym, przyjacielu. Okej. To zjawie mi się tu nie podoba. Halo? O nie, to mi się nie podoba. A! O nie, dlaczego? To jest paskudne. Okej. Okay. I understand fully. To trzyma, czy leci? Okej, nie czaję, gdzie ta kula poleciała. Sekret, aha. Więcej? Tylko sekret? Poważnie? Co tu niby jest jeszcze? To jest przejście dalej gdzieś, czy nie? O, jest. To jeszcze jak? Jest dźwignia. Nie wiem, co się teraz stanie. To się zaczęło obracać. Nadchodzą kleje. I to nie jeden. O, to jest przerażające, nie mam pojęcia, skąd one przyjdą. Dwa tylko były? Myślicie? Wraca cały czas. Mam potem skakać, jak będę u góry. Czy to jest czasówka? Nie, to się wraca cały czas. Okej, czy ja mogę wejść tutaj na górę już? No spokojnie. Czy mi nic nie zjadło? Było bardzo przyjemnie. Miło, okej. Ta muzyka mnie niepokoi. Okej. To jest czasówka. Stało? Halo? Coś się przesunęło. Dobra, lecę. Lecę, go, piko, je. Szybko. A czasu do stracenia. Sam. Okej. Got it. Easy. Got it. Mogę stąd wyjść w końcu? Gdzie jest światło? Nie wiem, czy chce pies tak szybko. O, czy to światło? Czy tam jest światło? Chyba tak. Tak. HQ, do you read me? This is HQ. Sam? Hellfire. Is that you? You're alive? Yep. Hellfire? What's going on over there? Sneak attack. They came out of nowhere. We can't hold out long. Fuck you. They're coming out of the goddamn walls. Quinn's dead. Charlie's team is out of commission. It's last stand time. Find a safe place and hole up. If anyone survives, we'll find you. Shit! Hellfire! Hellfire! Over? Oh, it's not over until I teabag every last one of you alien motherfuckers. tries to moon me, I'll shoot his ass off and hang it on my wall. See you in 3000 BC, bitch. I'm heading for the time lock. I oficjalnie jesteśmy sami na świecie. W tym właśnie momencie zabili Hellfire. Queen nie żyje, wszyscy. O mój Boże, tu jest sekret? Czy to mi się tylko wydaje? Tak, nie jest sekret znaleziony. I to dosyć fajnie. Ok, nadchodzą kleje i w tym momencie mamy Revenge Mission. Jedyną naszą opcją aktualnie na uratowanie świata i czegokolwiek jest dotarcie do Time Locka i użycie go. Inaczej my tego nie ugramy niestety. Musimy cofnąć się w czasie i załatwić mentala i ogólnie wszystkich w momencie, w którym było to najprostsze. Najbardziej możliwe. Zanim cała ta pandemia się zaczęła tych potworów na świecie. Myślicie, że koronawirus był zły. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj są tempy, zawsze były. Takie wychylenie. Tutaj nie mogę skakać, jak tak celuję. Świetnie. Czemu sobie teraz nie radzę z niczym? O kurwa, czekajcie. Ale komaj przyleciał. Poczekajcie, poczekajcie. Wait. Tak nie może być. Tak nie może być. Gdzie on poleciał? Tu był przed chwilą. Halo? O, a ja jestem tutaj. Wiem go, nie zabiłem go, to było za słabe. Zlata po całym domu! Wielkie komarzysko! A! Gotcha, bitch! Oh. Ujebałem komara. Już nie poleci. Przyjebałem okazetą. Przestaniesz tutaj mnie prześladować, mnie i moją rodzinę! Sodowa bitch! Się na spokojnie z nimi postrzelać, oczywiście nie mogę. Muszą kleje nadchodzić. Ja ci dam. Idzie Scrapjack, znaczy nie idzie. Nadchodzi pomału, o jest! Na twojej nieszczęście jesteś blisko. Ups. Chowałeś się, cwaniaczku. Nie ma. Armor plus 1 to byłby błąd, żeby to brać. Ale nie mamy tutaj armory tak po prostu położone, okej. Dobra. Myślałem, że to jest sekret, na szczęście. Myślałem, o ty kurwa. Myślałem źle. Wypierdalaj mnie stąd. Trzeba być wulgarny w tej grze. Trudno, to jest Serious Sam, to trzeba być wulgarny. Co się chce z pilotu za mną? Się zdawało. To jest kolejny w ogóle. To ja się pojawiłem na bieżąco? To mnie prowadzi gdzieś. Czy mi się zdawało tak serio? Czy to mnie prowadziło gdzieś? Okej, to było dziwne. Nawet bardzo. Stąd przyszedłem, nie zamierzam tam wracać. Na szczęście podzielił, że będziemy w tej grze wchodzić. No to jest plus. Oh guys. Oh shit, ciebie nie zauważyłem. Przecież załatwię dwóch, niestety nie załatwiłem dwóch. Wchodzi kolejny klej, na szczęście ja mam minigana, więc się nie boję. Scrapjack sobie urzęduje, niech sobie urzęduje. Mój tego jak no idę załatwić już. Oda koleś. Rybasek. Jest ta suka. Jest ta suka. I teraz tutaj mamy bardzo mało, więc może być średnio. Co się dzieje? No jest tutaj? Nie ma. Ja cię nie widzę jak coś. Niestety nie przechyczyłem jej tym razem. Nie, ona i klej to jest... O Boże, te rzeczy jest. Minigun robi szybko na baty ze wszystkimi. Siema. Masz ochotę na trochę sama? Czy chcesz pobyć sama? Ej! No, atakuj, dawaj. Nie? Dobra, ja poczekam. Jestem w stanie poczekać, naprawdę. W samych wiadomościach, enter the time block. Nic więcej, no nie? Ja, co to było? Poczekajcie, 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 poczekajcie. Uruchom Anubisa? Nie, to nie, to zamek czasowy, właśnie. User defined mission, enter time block. User defined mission, no nie, to w ogóle jest coś, zobaczcie, widzieliście tam? Hatshepsut. O! Okej, okay. Czyli chwila, idziemy do Hatshepsut z aktualnych czasów i cofamy się do Hatshepsut w starych czasach, tak? Interesting. I tej informacji właśnie, żeby dojść do tabloka, nie dostaliśmy od Queen czy od bazy. Sam wpisał tą misję tutaj. Nie wiem, czy widzieliście, to pisało User Defined Mission. Oj, Croteam. Te kleje nie są najlepszego sortu. Gdzie jest ten arachnoid? I tutaj. Gdzie? Tutaj! Aaaa! Zdechła, dobra. I teraz można iść normalnie do przodu. Boże święty. Nie da wejść? Zakładam, że tak. Czy jakoś będzie dało? O, atak. Ja migałem na szczęście, więc się oczywiście po raz kolejny, to ja mówię, nie boję. Dobra, uspokój dupę, naprawdę. Ty też. O Jezus! Czemu się wystraszyłem strzału shotguna? Czy powinienem się wystraszyć strzału shotguna? Bo to jest w końcu strzał shotguna. Czemu takie pojedyncze wszędzie tutaj leżą te... pancerzyki? To się wystraszyłem. Nawet nie będę udawał, że się nie wystraszyłem. Byłem centralnie na ich spawnie. Wow. Ale powiem wam szczerze, że nauczyłem się ostatnio lepiej znosić jumpscare. Że okej, wystraszę się, nie? Ale potem będzie już okej. Tak działają jumpscare u mnie, nie? Bo ja trzeba tam wejść. Tu jest skrabę, to był zły pomysł. Ty mnie zawsze trafiasz, trzeba się załatwić. Nic się nowego nie pojawia, całe szczęście. Dobra, ostatni człowiek na ziemi. Faktycznie fajnie, że zauważyłem faktycznie więcej rzeczy niż zauważyłem wcześniej, że faktycznie ta misja nie jest od dowództwa, wszyscy nie żyją. Tą misję wpisał sam sobie. Że tak to ujmę. Brakuje mi amunicji, nie mam potrzeby używać na nich minigana, tak całkowicie szczerze. Wiemy, to mogą wystrzelać jak kaczkę, więc muszę uważać. Dobra? Jeszcze ktoś? Chyba na razie nie. Sarachnoid. Siema stary, tam jest kolejny. Ale was tu dużo? Będzie panowie tego poziomu kompletnie nie pamiętam. Zero. Gram teraz, gram w ogóle poziom pierwszy raz. Jest dziwne tutaj, ale tak jest. Tu był koleś. Ja go widziałem. Idę w ogóle teraz sobie przez ten labirynt. Nie mam pojęcia gdzie iść. Jezus, kolego. Spokój. Amunicja to jest tylko. Coś się pojawiło tutaj? Czy mi się zdawało? No co? Ci goście się nie wiem skąd oni się pojawiają. Bo tutaj ktoś jest? Nie, trochę dalej. Tutaj, okej. Okay. Ja to pozbieram teraz, co faktycznie się pojawią nowi, czy... O, świetnie. Zjedalam stąd. Okej, okay, informacja. Poprzez morze gwiazd wyrocznia ujrzała wrogów Ozyrysa. I tak Ozyrys wstąpił na łódź słońca. I'm 14 and this is deep. Tam mamy jeszcze rzeczy. Tu idziemy dalej. Chyba nie będę zwiedzał. Będziemy szli dalej. Pam, pam. Minigun się buduje. Amunicja do niego przynajmniej. Małe zunitowanie wrogów jest, nie wiem czy mi się to podoba. Nigdy mi się nie podobało małe zunitowanie wrogów. Ale gdybyśmy wsadzili wszystkich naraz, to też nie byłoby ok. Więc rozumiem. Idź fore, typie. Ja położyłam trochę minigana. Bo chcę, bo się im oczywiście fajnie nawala. Bardzo, bardzo fajnie. To jest 2 skrapjacków, super, świetnie. Wiecie, się nie dało, chciałem przeładować właśnie minigana. 3! Ale nawalają, mój Boże. To mi są odporni na własne strzały? To jest coś, co by się fajnie było przetestować kiedyś w przyszłości. Jakoś. O, w mordę. No, dokładnie, oh fuck. Puść mnie! Jezus, dobra, puściła mnie na szczęście. Ale 2 nie było jeszcze wcześniej. Nigdy wcześniej nie było 2. Jezu, ja rozumiem, co sam teraz przechodzi. Czy jest 3 nawet? Są 3, przepraszam. Nie mogę iść za daleko, bo się zespią nowi przeciwnicy. Nie będę miał czasu na nie. Tylko jak to brzmi? Dobra, i teraz ty zaatakuj na zmianę, bardzo ładnie, ty umierasz. I twoja koleżanka zaraz też umrze, jak się pojawi. Chcesz umrzeć, czy nie? Chcesz umrzeć. Ja wiedziałem od razu. Okej. Jest ciężko, jest ciężko. Jest intensywnie tutaj, naprawdę, intensywnie. Okej, mamy znowu tutaj. To ogólnie wszyscy atakują mnie. Jest taka nawałnica przeciwników teraz, bo oni wiedzą, że ja zostałem sam teraz. Oni to wiedzą. No i ja się muszę mieć na baczności. Bardzo, bardzo zresztą. Nieważne, znaczy na przykład bym rozwalił wszystkich, no nie? To i tak do rozwalenia zostałby Sandway. A jego zada siła nie ruszy, więc... No chodź, chodź, zapraszam. Po kolei zapraszam, patrzcie do tańca. Tańczący z klejami, patrzcie. To ci się udało. Trochę was tu dużo. Czy sobie poradzę? Powiedziała laska podczas gangbangu. O Jezus, dobra, fajnie, fajnie, fajnie. No, postanowiłem was robić z tego, ale to mi nie wychodzi na tobie niestety. Wiem, że dostałem dewastator już w tym momencie. O, w mordę, strzeliłem sobie rakietą. Teraz mało HP, muszę się... Dobra, muszę się ogólnie wycofać trochę. Jeszcze jeden, bo tak myślałem, okej. Szybki heal. O, tamten dostał, super, to był zajebisty strzał. Gdzie jest mój pancerz? Pancerlino mi jest potrzebny. Raz, 2. Tutaj. Tutaj 2. Ja w ogóle jaką minutę tą rakietę drugą. No muszę wyjść na bardziej otwarty teren, bo ja tu nic nie widzę. Spokojnie panowie, klej. Chcę sobie zostawić dewastatę, bo on jest bardzo cenny. Są te pojedyncze pancerze wszędzie, nie wiem czy to jest specjalnie, czy to jest do sekretu jakiegoś. Może być i tak, i tak. Jaką minutę tą rakietę w ogóle, co za kolej? Uj, to dostałem. Oni są mądrzy mimo wszystko, mówię, że są głupi, ale mają mądre momenty. Jakkolwiek to dziwnie brzmi. Pojedyncze pancerze znowu. Co wygląda, byśmy mieli zebrać wszystkie i coś by się odblokowało niesamowitego. Interesting. Mam ostatnie rakiety. Pomału. Mam ostatnią, no teraz. No i teraz jestem zdany na, nie wiem co, na dewastator chyba. Czy jeszcze mogę tego wziąć wręcz, także jest ok. Mam mało zdrowia, muszę się bardzo pilnować. O w mordę, nie wiem co tam się... nie wiem co tam jest teraz. Pająki, okej, okay. Pająki, okej, got it, okej. Skoro pająki, to pająki. Nie zamierzam się z nimi tutaj bawić. Ja pająki szanuję. Szanuję ich przestrzeń osobistą, szanuję ich teren. Nie zamierzam się bawić z nimi w ten sposób inny niż muszę, więc... Okej. Okay. Coś się pojawiło grubego, bo mi się wydawało. Tam jest sobie mechanoid. Nie, to jest sklep po prostu. Co za koleś? Nie, to coś grubego jest, to słyszę. Chyba, że to faktycznie takie dźwięki klej wydawał, ale wątpię. Okej, okay, ja wiem jedno. Wezmę tutaj pojawią się pająki, więc spierdalam stąd w tym momencie. O, dlaczego ty? Dlaczego ty? Okej, okay, dostała. Dewastator na nią się przyda bardzo. Nieziemsko wręcz. Czajcie, bo nie jest ziemi. Haha. Comedy. Serio? Tak pytań. Okej, okay, nie chcę... To jest prawda. Okej, okay, czyli jak pojechał one-linerem, to zakładam, że mogę iść dalej, więc... Nie wiem gdzie, ale zakładam, że mogę iść dalej. Tak, potrzebowałem tego, potrzebowałem kluczy, mam teraz klucze. Muszę znaleźć drzwi, zakładam, tak? Zakładam, że o te chodzi tutaj. A czy mogę inne też otworzyć, nie? To jest sobie pytanie. Znaczy nie. To nie mam co się wracać. Tu będziemy musieli auto tankować, nie? Jezus, kurwa, to było bardzo głośne. To nie było nigdzie blisko, to po prostu było bardzo głośne. To jest wyjście, lol, w ogóle. Dziwnie. Co do karabinu szturmowego. Fajnie. Tu jaka dziwna budka w ogóle. Tak, tak, wiem, jesteście źli i podli i strzelacie do mnie z karabinów. Też mam karabin i co? Możecie dać mi chwilę? Proszę. 5 sekund, naprawdę. Okej? Okay? Dzięki. Bo chcę się rozejrzeć tutaj dookoła, a nie chcę mieć ich na głowie, przynajmniej jak na razie. Będzie jak tu wyjdę, coś tu w ogóle jest? O, jest sekret, proszę bardzo. Odnaleziony sekret, zajebiście. Lecimy z drugiej strony, czy coś jeszcze jest w takim razie. Bo nie chcę tam wychodzić dalej, bo tam Sandway gasuje. A jak dobrze wiemy, Sandway to nie jest dobra rzecz. Bardzo nie jest dobra rzecz. A, cześć stary, dobra, okej, okay, wszystko jasne. Jest tu pan skrebdzik. Płynuj skrebdziki. Coś tu jest? Nie, tu jest tylko Sandway, więc to spieprzam. On bije swoich, okej, okay, mi to pasuje, jak najbardziej. Jak najbardziej mi to pasuje. Dobra. A, jest ciebie lamus. O, kamikaze! Was nie było dawno. Przecież chodzi o ten poziom, no. No, przy nim było ich całkiem sporo. Tak, mamy samochód, który musimy zatankować, dokładnie tak. O, cześć stary. Co ty tu robisz? Powiedz mi. A ty? Czemu wy nie strzelacie do mnie? To jest creepy. Co ja powiedziałem właśnie? Czy to jest creepy, że je strzelają do mnie? Znaczy da mi się Serious Sam uwydatniać. Jakby tego tekst był, że to dziwne, że nic od 10 minut nie próbuje go zabić. Creepy. Ja tak właśnie wiem przed chwilą. Okej, no musimy zaatakować auto i spieprzać, krótko mówiąc. To mówiłem już milion razy, a jeżeli nie słuchaliście, to teraz już wiecie. Tam coś jest. A, interesujące. Wiem, że kamikaze tu jeszcze gdzieś jest. Ja czy mogę w ogóle wejść na górę? Fajnie. Ups. To poczyścił najpierw, jak najbardziej mogę, zanim w ogóle te kanistry wezmę tutaj. Bam, bam, bam. I fajne jest to, że w tej grze my faktycznie przegrywamy, nie? Jest cała ta wojna i tak dalej, ale my ją przegrywamy, nie? Musimy cofnąć się w czasie, żeby w ogóle się uratować. I to jest moim zdaniem... wow! Odważny ruch ze strony Croteam. Naprawdę. Oczywiście, no, mniej więcej wiedzieliśmy, że to się tak skończy, bo to jest mimo wszystko dalsza gra, ale to jest prequel. Więc tak jak mówię, mniej więcej wiedzieliśmy, że to się tak skończy. Patrzyłem sobie na budynek. Nie wiem do końca po co. Jest Scrapjack gdzieś? Tam jest, nie wiem co on robi, zobaczcie. Co za koleś. Tam gdzieś kamikaze biegnie. Tutaj, okej. Czy będzie chwila spokoju, czy raczej nie? Jest chwila spokoju i nie wierzę, mogę się rozejrzeć. Nie, żartowałem. Była chwila spokoju. Okay, tu jest kanister, jeszcze go nie biorę, bo chcę przeczytać to. Kim do cholery jest Alice? Kim jest Alice? Kim jest Alice? Czy jest jakaś inna informacja jeszcze, może, do przeczytania? Jest Alice. Mamy rzeczy, jakbyśmy chcieli, a które nam się nie przydadzą. Zakładam, że nam się przydadzą, ale to później. Nie wiem, które brać najpierw, czy te dalej, które są? Sandwell piękny. Wezmę to. Miejsce z benzyną, no i będzie dym. Teraz. Tak jest zawsze zresztą, więc... no już tam biegną koło tego samochodu. Jestem ciekaw, jak to mam teraz zrobić, no nie? Chciałem mu głowę wziąć, nie... o nie, to był zły pomysł! Jezus! Jezus! Łańcuchy! Dobra, udało się. To nie było źle. Kleje są paskudy, bo nie mam minigana. I mnie to denerwować zaczyna. A jest ich za dużo, żeby użyć shotguna. Priorytety, priorytety. Ile ich potrzebuję? Wiem. 1/8. 1/8. Are you mad? Jezus Maria, okej. Wspomniałem, że tego jest tak dużo tutaj do zapełnienia. To jest pytanie, czy pozbierać wszystko na Jana jak leci? Czy może po kolei? Nie wiem, nie wiem. Nie jest sekret, interesujące. Ale coś to zrobiło. Aktywowało te kleje. Jak dostał pięknie. Dobrze. Goddammit. Poniosłeś kanister z benzyną. Wow, shit! Myślałem, że jesteś dalej. Nie możesz więcej niż jednego kanistra. Understandable, czyli musimy pojedynczo. Jeżeli nie chcemy. A was czemu Sandway nie zje? Patrząc po ostatnim poziomie, to Sandway nie jest z wami. Jeżeli dobrze rozumiem. Okej, tu jest kanister, tu jest kanister, tam jest kanister, tu jest kolejny napis. Gdybym chciał przeczytać. Bardzo nawet. Shit, to był błąd. To mógł też być błąd? Chyba nie był na szczęście. Uff, dobra. Gdzie był ten napis? Tutaj. Numy nie mają jaj. Okej. Fail. To trochę zajmie. Chciałem zauważyć. Trochę bardzo. Elektryczność tam jest. Jak, który to był samochód teraz? Bo mi się pomieszało teraz. Gdzie jest mój samochód w ogóle? A nie mogę skakać cały czas w błysku. Trudno. Nie, bo stąd przyszliśmy, to gdzie jest ten samochód? To musi być na wylocie, nie? Nie był ten? O, no. Not quite enough. Czyli pojawiają się jak podnoszę i pojawiają się jak napełniam. Pełne combo. Im więcej będę ich pod tego podnosił, tym się będą ciężsi pojawiać. Not cool, not cool. Sekret odnaleziony. Fajnie, fajnie. To on tu utknął. Kolego. Ojejku, jejku. Dobra, no co, nie ma co zwlekać. Poradzimy sobie, miejmy nadzieję, z nimi. Kanister z benzyną podniesione. Okej. Ja wiem sam, pisze mi 3/8. Jolo, co się może stać złego, nie? Co się może złego wydarzyć? Polip leci, no okej, to się może wydarzyć złego. Ty stary, to możesz już stąd lecieć w cholerę. Nikt cię nie chce, wiesz? Nikt cię nie lubi. On 5 pocisków na siebie przyjmuje z ewasatora. Muszę też się pilnować, bo nie mam go nieskończoność. Bardzo bym chciał, ale jednak nie mam. Okej, tutaj są rzeczy, Jezus Maria. Wielcy, źli przeciwnicy. Okej. Póki nie ma klejów, to jest dobrze. Kolejny kanister poniosłem, teraz pająki idą, okej. Zaczyna właśnie być w tym momencie nieciekawie. Jezus! Au, au, Jesus, jak dostałem. Z mnie pająki gonią. Daleka ode mnie. Z daleka. Żadnych pająków nie chcę. Powiedziałem z daleka. Gnoje małe. Duże też. Dobra, idę to auto dotknąć. No, dawaj. O, od strony baku, okej. Chyba więcej, dobrze. Potrzeba więcej, to potrzeba więcej. Się nie można kłócić. Szczególnie jeżeli w rozmowie jest Serious Sam. O Jezus, a! Pająki duże i małe, każdej maści. Powinien dawno zdechnąć. Chwilą komara urąbałem. Komarów się nie boję. Ale mi się bardzo nie podobał, dlatego go urąbałem. Ja muszę wszystko wybić, co pełza. Albo co chodzi na więcej niż 2 nogach. Tym łącznie z arachnoidami. Ja cię widzę, stary, ty mi nie uciekniesz. Ja ciebie nie widziałem. To się mogło źle skończyć. Na przykład moim zawałem, więc. Całe szczęście, że tego uniknęliśmy. Tak mi się wydaje. Okej, kolejne pająk tutaj. Musisz? Musisz? Naprawdę musisz? Jaki to jest tank? To jest szok. Gdzie on był, lol? Dziwne, interesujące, okej. Tak, kanister jest tam. Jeszcze są ze 2 chyba. Potrzebujemy 3 w sumie. Zorientuję, gdzie one są. Zastanawiam się. O, chyba już podniosłem przypadkowo. Trudno się mówi. Biegniemy do auta. Biegniemy do auta. Na pewno jest jeszcze jeden tam. Nie wiem, gdzie jest ostatni w sumie. Oczywiście, że pająki. Oczywiście, że pająki. Tego w ogóle mówimy. Gas and dead. Tak, dalej. O nie, dlaczego ty? Ty jeszcze pająki? To zajebiste combo, naprawdę. Żeście się dobrali po prostu znakomicie, nie ma co. Ja ogólnie jestem przeszczęśliwy z tego naszego układu aktualnego. Nie macie pojęcia, jak jestem szczęśliwy. A ty jesteś poza twoim zasięgiem, więc. O kurwa. Uhu. Gdzie ona jest? Nie widzę jej, tam jest. Okej, już za późno i tak. Muszę ją rozwalić, bo będzie tragedia. Ostatni, gdzie jest ostatni kanister? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, dostała. Muszę ją rozwalić, zanim cokolwiek, będzie tragedia. No. Okej, dobra. Gdzie jest ostatni kanister? To jest Crabjacka. A z nim się mogło więcej przeciwników pojawić, także ja nie szarżuję, tak bym szarżował zawsze. Dobra, typie. Tyle cię było. Gdzie jest kanister ostatni? Tu jest sekret w ogóle. Tu chyba go zebrałem wcześniej. Tam gdzieś będzie? Myślicie? Tylko w ogóle przejść po budynkach. Nie wiem, czy to ma jakiś głębszy sens, ale mogę się dostać nawet tutaj. Nie, nie miało to żadnego sensu. Okej, ja się muszę uleczyć. Uleczyć i... O, właśnie pająka jeszcze ubić jednego. Się go rozwaliło. Tam w ogóle coś jeszcze jest. Tam możemy się przejść. Dobra, tu jest kanister ostatni. Okej, dobra, spoko. Chodźmy tu. Zobaczmy, co tu jest. W ruinach tutaj. Boję się, że mnie coś nie zaatakowało tutaj. Dobrego. Sekret znaleziono do minigana, bardzo fajnie. Nie zaatakowało mi nic, okej. Jakiś plus? Biorę ten kanister stąd, dokładnie, i lecę w cholerę. Aj! To mogę jechać? Super. Uff. Sam 4-3 wija, widzieliście to? Rejestrację? Strażnik czasu przed nami, ostatni poziom. Będzie kascenka teraz, więc ją wam pokażę. Strażnik czasu, ostatni poziom przed nami, zobaczcie oczywiście kascenkę. Jest tak szaro, jak widzicie teraz. Wszędzie. Rozkaczyło nam się auto na środku pustyni i jest Sandway, który za nami leci. Jezus, Jezus. Come on, zrób to, zrób to. Yeah. Super. Panie i panowie, przed nami strażnik czasu, jest to ostatni poziom w kampanii Serious Sam 3 BFE i po tym jak ten poziom, następny odcinek wleci na kanał, zapraszam was na streama, gdzie będziemy właśnie grać w Jewel of the Nile, czyli DLC do trójki, w której ja osobiście nigdy nie grałem, więc na streamie będzie mi się bardzo fajnie, wydaje mi się, grało. A dziś aktualnie dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się na najczęściej pary, zapraszam was na kolejne odcinki Serious Sam 3 i na kolejne odcinki Serious Sam, na kolejne odcinki na tym kanale, trzymajcie się. Pa, pa.